Dzień dobry, witam państwa serdecznie na seminarium poświęconym transformacji do chmury. Ja nazywam się Krzysztof Tęcza i reprezentuję IT Imagination, gdzie pełnię rolę Cloud Program Managera i odpowiadam za rozwój biznesu cloud w naszej firmie. Razem ze mną jest dzisiaj Jarek Sokolnicki, który witam reprezentuje mnie. firmę Microsoft i odpowiada za rozwój biznesu Microsoftu w obszarze cloudu, oraz Łukasz Kałużny, który jest u nas architektem i zajmuje się rozwiązaniami w chmurze. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy Państwu o tym, co jest nowego w chmurze, o nowym podejściu Microsoftu w obszarze cloudu oraz o tym, dlaczego to się opłaca, jakie są praktyczne przykłady wykorzystania chmury, o którym również opowie Łukasz i pokaże Państwu na żywych przykładach. Jarek, co takiego nowego Microsoft przygotował w obszarze cloudu? No, cloud to jest ciągle zmieniająca się rzeczywistość i oczywiście ta ilość usług, scenariuszy ciągle się powiększa i ciągle się zmienia. Ale chyba to, co najważniejsze i to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to, że pojawia się tak zwany cloud 2.0, czyli podstawowe usługi cloudowe, które dzielimy na infrastructure as a service, platform as a service i software as a service, występują w wersji drugiej. I właściwie co to oznacza? Tutaj ten zakres innowacji, który został wprowadzony do chociażby usług Infrastructure as a Service, polega na tym, aby spojrzeć na infrastrukturę jako na niezbędne zasoby dla funkcjonowania aplikacji. I tak w przypadku JASA w wersji drugiej mamy odpowiedni sposób zarządzania zasobami, tak abyśmy mogli te zasoby bardzo szybko z jednej strony uruchomić, ale też żebyśmy mogli w elastyczny sposób tymi zasobami zarządzać. Tutaj Łukasz pokaże resource managera, który jest częścią, jak gdyby infrastruktury 2.0. To, co jest istotne, my nie traktujemy zasobu jako pojedynczej wirtualnej maszyny, ale jako pewien zakres różnych usług cloudowych, bo to może być wirtualna maszyna, to może być jakaś usługa, która jest platforma, serwis. Generalnie na potrzeby uruchomienia aplikacji potrzebujemy jakiś zestaw pewnych elementów i Resource Manager pozwala nam zarządzać tym jako całością. Automatyzować te procesy, zwiększać, zmniejszać wartość, jeżeli chodzi o wymagania dotyczące wydajności. W przypadku Platforma Service w wersji drugiej, tutaj widzimy takie ukierunkowanie w stronę gotowych elementów, gotowych mechanizmów, które pozwalają dowolnej organizacji na zbudowanie. Rozwiązania. I pewnym przykładem na pewno jest marketplace, z poziomu którego ja tak naprawdę mogę wykreować na przykład gotowy e-commerce albo gotowe narzędzie do zarządzania treścią, czy też jakąkolwiek warstwę, warstwę pośrednią. Czyli mówimy tutaj o podejściu, kiedy ja decyduję się na zbudowanie określonego rozwiązania, ja mogę to rozwiązanie zbudować od początku, tak, wezmę sobie Visual Studio i napiszę je od początku do końca lub skorzystam z gotowych elementów, z gotowych modułów, które zostały już przygotowane, czy to przez Microsoft, czy też przez inne firmy, bo warto tutaj dodać, że w naszych chmurze funkcjonują oczywiście rozwiązania Zarówno na Linuxie, jak i oczywiście Oracle, IBM jest tego dosyć dużo. Ja mogę wykorzystać te gotowe komponenty w celu zbudowania tego rozwiązania, które jest mi potrzebne, to które będzie realizowało moją konkretną potrzebę biznesową. Z kolei, jeżeli mówimy o software as a service, to ja chciałem zwrócić uwagę na to, że każda organizacja, która wcześniej czy później tak naprawdę. Zdecyduje się na dostarczanie rozwiązań sasowych na przykład wewnętrznie dla, dla naszych pracowników, tak naprawdę wyzwaniem dla tej organizacji będzie integracja Kilku dostawców, którzy będą dostarczali rozwiązania sas I tutaj począwszy od tożsamości, czyli jeżeli mamy kilku, yy, kilku dostawców i oni dostarczają mi rozwiązania, to oczywiście chciałbym zachować tą samą tożsamość, yy, ale oczywiście to jest integracja z systemami, które już funkcjonują wewnątrz organizacji. To jest integracja pomiędzy rozwiązaniami, które będą dostarczane. Mobilność to jest ten, ten element, który wymusza na nas budowanie coraz to yy, nowszych, Lepszych aplikacji, które odpowiadają tym wymogom cywilizacyjnym, to, że chcę pracować z dowolnego miejsca, a to, że chcę pracować na dowolnym urządzeniu. Powoduje to, że e, pojawia się właśnie SaaS jako odpowiedź na, tą, e, na to, w jaki sposób powinniśmy to robić, ale każda organizacja, każde przedsiębiorstwo powinno mieć taki IT governance, w jaki sposób będziemy integrować. I tutaj tak naprawdę SAS 2.0 to jest to podejście organizacji, że mamy. Kilka, kilku dostawców, kilka rozwiązań i my integrujemy to, to w jedną całość, na przykład na jednej subskrypcji, załóżmy, azurowej, tak? I, I to jest taka warstwa middleware'owa. Ja zarządzam tą warstwą middleware'ową, ja definiuję, jakie są przepływy, ja definiuję, jakie są uprawnienia, e, a z kolei uruchamiam e, na tej bazie określone usługi. Okej, okay, fajnie, że, fajnie, że Jarek opowiedziałeś o tym wszystkim, co jest nowego. Ale no, żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Tak? No, ludzie mają już uruchomione systemy, tak? działają w takim podejściu, które znamy od wielu, wielu lat. No i generalnie fajnie by było powiedzieć pewnie, dlaczego to nowe podejście, tak? jakie są korzyści z przejścia do tego nowego modelu, o którym opowiedziałeś, który już Microsoft poniekąd ma, ale też poniekąd wdroży nowe podejście. Więc pytanie, kiedy chmura? Otóż z naszego punktu widzenia chmurę warto rozważyć wtedy, no, kiedy mówimy o wszelkiego rodzaju nowych projektach. Mamy nowy projekt. Wypróbujmy nowe podejście, tak? To, o czym powiedział Jarek? Czyli wypróbujmy coś takiego, co już w zasadzie jest bardziej innowacyjne, bardziej nowoczesne, gdzie gdzie możemy szybciej uruchomić te wszystkie aplikacje, czy wszystkie rzeczy, które miały być do tej pory dostarczone w sposób klasyczny. No, nasze firmy stają się coraz bardziej globalne, tak? Jedne organizacje kupują drugie, e, organizacje się łączą, stają się coraz bardziej organizacjami międzynarodowymi, i tutaj jest potrzeba wymiany tej informacji już nie tylko w obszarze jednego kraju, jednego kontynentu, ale i całego świata. Więc też tutaj zakładam, że chmura jak najbardziej doskonale sobie z tym poradzi. Jeżeli mogłem coś, coś tutaj dodać, to w obszarze tych nowych projektów to jest przede wszystkim pytanie pierwsze, ile tych nowych projektów jestem w stanie zrealizować? I chmura jest tą odpowiedzią. Że więcej, prawda? Czyli będę mógł, jak gdyby, prototypować więcej, co daje mi tak naprawdę większą skuteczność i większą, tak naprawdę, szansę powodzenia. To jest jeden z, jak gdyby, takich głównych elementów. A druga, hmm, chyba druga taka odpowiedź to jest, że ten czas wytworzenia rozwiązania e, w przypadku usług chmurowych jest znacznie krótszy, tak? Bo ja jestem w stanie wykorzystać pewne gotowe moduły, gotowe elementy. Co pozwala organizacji bardziej elastycznie podejść, tak naprawdę. Być bardziej innowacyjną, tworzyć zupełnie nowe rozwiązania. Jasne, cieszę się, że, że, że to dodałeś. My jak najbardziej też widzimy ten scenariusz, ale dodatkowo, jakby no, widzimy też tą taką elastyczność związaną z kosztami, tak? która no, według nas jest bardzo ważna. Tak? Czyli dzisiaj nie musimy inwestować wszystkiego, nie musimy przewidować wszystkiego z góry, nie musimy inwestować i wyliczyć poniekąd, ile to rozwiązanie nas będzie. Kosztowało, jak będzie wyglądało jego utrzymanie, tylko możemy wejść w ten model tak naprawdę naturalnie. O czym chciałbym powiedzieć? Dodatkowo, e, czymś takim bardzo ważnym z punktu widzenia organizacji no, jest coś, co nazywamy time to market, czyli Jesteśmy pierwsi na rynku, wygrywamy ten rynek, wygrywamy ten rynek w taki sposób, że otrzymujemy z niego jakby na, jak, najwięcej, jak najwięcej przychodów. To, co jest istotne w tym modelu, ja staram się go w bardzo prosty sposób omówić, to to, że w przypadku klasycznego podejścia, mam to na myśli podejście on-premise, instalując systemy, projektując te systemy, zakładając plan wdrożenia, potrzebujemy jakiegoś określonego okresu czasu, żeby te wdrożenie przebiegło poprawnie oraz żeby zakończyło się sukcesem. Co oczywiście przekłada się na to, że przesuwamy tą naszą inicjatywę, tę naszą ideę w czasie. Jak to wygląda z punktu widzenia finansów? No, otóż, jeżeli założymy sobie tutaj na tym prostym schemacie, że wdrożymy to rozwiązanie bardzo sprawnie w okresie 6 miesięcy, no to tak naprawdę tracimy te pierwsze 6 miesięcy, gdzie już moglibyśmy prowadzić sprzedaż, gdzie już moglibyśmy y, mieć wymierne korzyści w związku z tym, że mamy to rozwiązanie już wdrożone, że sprzedajemy określoną usługę na, na rynek. Jak to się przekłada na wynik? No otóż, jeżeli byśmy sobie wzięli tutaj takie kwadraciki, to na tym wykresie, które równają się 1, 2, 3, 4, no to załóżmy, że w tym roku, jeżeli wdrożylibyśmy, czy w, od początku roku, jeżeli wdrożylibyśmy takie rozwiązanie, no to nasz wynik byłby 3. Tak, wynik byłby 3. Jakby mamy tutaj dwa kwartały, które pozostały do końca tego roku. Dwa kwartały, które że tak powiem, zużyliśmy na wdrożenie tego rozwiązania. Nasz wynik końcowy równa się 3. Gdybyśmy wdrożyli to rozwiązanie od początku roku i ten czas wdrożenia skrócilibyśmy tutaj o te 6 miesięcy, a wiemy, że to jest bardzo taki optymistyczny czas wdrożenia, czas projektu, w którym musimy rozpatrzyć wszystkie rzeczy, które są związane z tym projektem, jakby przewidzieć to wdrożenie, zaplanować koszty, zdobyć budżet. E, Zobyć architekturę, e, przemyśleć architekturę referencyjną takiego rozwiązania, no to te 6 miesięcy jest czasem bardzo, bardzo optymistycznym. W przypadku chmury bylibyśmy w stanie wdrożyć praktycznie to rozwiązanie od razu i od razu je możemy skalować. W związku z czym nasz wynik byłby raz, dwa, kolejny kwartał 3 i 4, więc finalny nasz wynik na koniec roku byłby 10. Jakby to jest ta różnica w podejściu i opóźnieniu e, tego, tego rozwiązania, gdzie mamy te podejście. Murowe oraz podejście takie klasyczne. I to jest coś, co zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo rozważyli, w przypadku rozwiązania nowego, w którym możemy od razu wystartować z rozwiązaniem i od razu odnosić wymierne korzyści. Dodatkowo warto rozważyć również tą drugą stronę, czyli koszty infrastruktury IT. To, co zazwyczaj łatwo da się obliczyć, to koszt oprogramowania i sprzętu. Czyli planujemy inwestycje na koszt oprogramowania, które musimy zakupić, oraz koszt sprzętu, na którym to oprogramowanie będziemy wdrażać. I to jest taki coś, co łatwo zobaczyć, coś, co łatwo jest konfrontować z podejściem, na przykład, humorowym. Natomiast nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które tak naprawdę są poniekąd jakby pod wodą. Tak? Czyli cały model takiej góry, góry lodowej, coś, co wystaje, jeden wierzchołek, tak? i to jest coś, co widać. Natomiast nie widzimy tej całej masy, która jest pod spodem. No, i pod spodem oczywiście są narzędzia do zarządzania tą całą infrastrukturą, narzędzia do monitoringu. No, jest oczywiście energia elektryczna, która jest potrzebna do zasilenia tych wszystkich naszych serwerów, tej naszej klasycznej infrastruktury. Jest potrzebne dodatkowo wsparcie techniczne, bądź jakiś outsourcing związany z wsparciem tego rozwiązania, zapewnieniem odpowiedniego poziomu SLA do, do, do danych usług. No, i często oczywiście centra zapasowa, bo nie wyobrażamy sobie rozwiązania, które w tej chwili działa w taki sposób, że, że, że nie jest odporne na awarię. Kwestia oczywiście zapewnienia dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa, no oraz archiwizacji, tak, czy też zapewnienia mechanizmów na wypadek, na wypadek jakiejś awarii. Tu chciałbym y, przejść do kolejnego. Y, Przykładu, tak żebyście Państwo zrozumieli to na, na takim przykładzie, który udało nam się wdrożyć, i Łukasz opowie Państwu historię, jak to przebiegało i jak to te, te koszty, o których powiedziałem, tak naprawdę miały odzwierciedlenie w praktycznym takim przykładzie, no, projekcie, który się wydarzył u klienta. Tak, dla jednego z klientów wykonywaliśmy analizę TCO, przejścia do chmury. Posiada on system Salesforce Automation który jest bardzo dużym środowiskiem heterogonicznym. Znajdują się tam rozwiązania na bazie Oracle'a i Microsoft'u. Z tego systemu korzysta około 20 tysięcy użytkowników. Żeby zobaczyć skalę tego systemu, na slajdzie widzą Państwo zasoby, które są potrzebne. Jest to 280 fizycznych rdzeni procesora. Ponad 1,5 terabajta RAMu, 135 terabajtów e, zasobów dyskowych, w tym 35 tera dysków SSD i 112 korów z licencjami na SQL Server Enterprise. Całe, całe rozwiązanie składa się z 53 maszyn wirtualnych. Jest to jeden cały duży system. Klient stanął przed wyzwaniem, ponieważ kończyły mu się gwarancje na sprzęt oraz wersje oprogramowania, które, które posiadał w tym rozwiązaniu, kończyło się na nie wsparcie i musiał przemigrować się na nowe wersje. I przy liczeniu takich kosztów, y, oczywiście w pierwszym podejściu klient zobaczył, o, muszę kupić tylko i wyłącznie sprzęt, dokonać tego wdrożenia i zapomniał o tej całej części operacyjnej. I pokazując te koszty, musimy je sumując całość, musimy to podzielić na koszty inwestycyjne i operacyjne. I przy inwestycyjnych, tak jak Krzysztof wcześniej wspomniał, mamy koszty sprzętu, wdrożenia tego rozwiązania na nową platformę oraz y, w tym przypadku licencji, tutaj jest to umowa Enterprise Agreement za którą w, przy podpisywaniu płacimy pierwszą ratę, a następnie spłacamy to w kolejnych ratach kolejnych latach. Ale dochodzą do tego koszty operacyjne. U nas na diagramie zostało to przedstawione jako kolokacja, czyli wszystkie koszty związane z umieszczeniem tych serwerów, utrzymaniem ich gdzieś w fizycznym data center. Następnym kosztem operacyjnym jest to utrzymanie platformy, czyli wszyscy ludzie, którzy tym zarządzają, całe SLA, serwis, desk, wszystkie potrzebne elementy do życia takiego systemu oraz kolejne raty za licencję w modelu właśnie Enterprise Agreement. I żeby zwizualizować dokładnie takie koszty i jak to rozkłada się w czasie, mamy wykres narastającego TCO w okresie 5 lat. Linia tutaj. Ta linia, która idzie sobie powoli do góry w kolorze jasno-niebieskim, to są koszty wykorzystania właśnie Microsoft Azure z elastycznym podejściem do licencjonowania w modelu subskrypcyjnym. Jak widać, koszty da się przewidzieć. Dużą zaletą tego jest to, że możemy w każdym momencie zmienić to rozwiązanie, ponieważ nie zainwestowaliśmy pieniędzy. I można w każdym momencie zmienić architekturę, zmienić licencję, yy, zmienić yy, wersję licencji. Jeżeli wejdzie na przykład nowy SQL 2016, to klient będzie mógł się bez problemu na niego przemigrować, zabić stare maszyny i postawić nowe, przemigrować dane. A w przypadku tej linii niebieskiej schodkowanej są to koszty: jak widać, co roku mamy skok, czyli teraty raty za umowę i jej i inne koszty, które klient płaci akurat rocznie i po pięciu latach widać tą sporą różnicę, jaka jest pomiędzy tymi rozwiązaniami i co najważniejsze, próg wejścia w chmurę jest o wiele niższy, ponieważ początkowo ponosimy tylko i wyłącznie koszt samego fizycznego wdrożenia tego rozwiązania, a nie płacimy nic za sprzęt, za licencję, tylko idzie to sobie... Powoli, spokojnie do góry i jest to w pełni przewidywalne. Przy takim modelu przewidywalnym niesamowicie też sprawdzają się aplikacje sasowe, na przykład Office 365, o którym Jarku mógłbyś wspomnieć naszym słuchaczom. Tak, no przykładem takiej rozwiązania sasowego, czyli gotowego rozwiązania, które klient używa, jest Office 365, bardzo duży sukces. Ale również Microsoft Dynamic CRM, czy też Visual Studio Online. Tutaj też jest przy, przykład wa, waszej współpracy, czyli waszej aplikacji. Dlaczego to jest prostsze? Czyli, dlaczego łatwiej zwizualizować to, co na poziomie. Na poziomie rozwiązania sasowego. Bo tutaj dostaję gotową funkcjonalność, i ja po prostu porównuję, że ta funkcjonalność będzie mi kosztowała X w przypadku rozwiązania cloudowego, natomiast podobną funkcjonalną, żeby uzyskać chociażby budując to od początku na jakiejś wewnętrznej infrastrukturze. Będzie to generowało nam takie, a nie inne koszty. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że niejednokrotnie przy zmianie modelu albo zmianie podejścia jesteśmy w stanie zaproponować no, lepszą funkcjonalność, lepsze możliwości. Tu przykładem chociażby jest mobilność, tak, którą też jak gdyby wspominałem. Yy, ale dużo, dużo innych elementów, gdzie mamy chociażby automatyzację procesów yy, DWN-Test, tak, czyli gotowe środowiska, które, za pomocą których tak naprawdę później będę to prototypował. No tutaj. Ta ilość chociażby TCO, które wykonaliśmy z naszymi klientami albo dla naszych klientów pokazuje ewidentnie na korzyść właśnie rozwiązań sasowych, że to się organizacjom opłaca. I tu jeszcze chciałem jedno zwrócić uwagę, że ten totalny, to, ten pełen koszt tak naprawdę związany z utrzymaniem, z utrzymaniem systemu, to co, to, to co jak gdyby wspominaliście, on naprawdę składa się z bardzo, z bardzo wielu elementów, ale... To ma bardzo pozytywny wpływ na używanie tych rozwiązań u klienta. Naprawdę to ma bardzo pozytywny wpływ na to, że dane rozwiązanie ma później bardzo wysoką utylizację po stronie klienta. Jesteśmy dosyć elastyczni w tych zmianach, które możemy definiować. Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o, o wydajność danego rozwiązania, prawda? Czyli to odczucie końcowe klienta z tego, co na koniec uzyskuje. No i tutaj też chyba trzeba powiedzieć, że oczywiście Microsoft, jako dostawca właściwie całego stosu cloudowego, bo począwszy od infrastruktury poprzez platformę do kilku rozwiązań stosowych dostarcza również coś, co się nazywa marketplace, gdzie na poziomie tego marketplace'u my integrujemy wiele Wielu różnych dostawców, którzy mogą tam publikować swoje rozwiązania. To oznacza, że ten SAS nie kończy się na Office 365, nie kończy się na crm online. Jest tam ogromna ilość rozwiązań, które klient może zastosować w swojej organizacji, albo gotowe jakieś architektury, które klient może e, wykorzystać przy budowie swoich rozwiązań. I tu mamy ten time to market, czyli tą korzyść wynikającą z tego. Tu mamy ten proces. Integracji, o którym wspominaliśmy, że jeżeli ja będę wybierał te gotowe rozwiązania, to Microsoft już zadbał o to, żeby nastąpił ten proces integracji, chociażby na poziomie e, tożsamości. Gorąco e, zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tego marketplace'u, żeby zobaczyć tak naprawdę co jest w tej ofercie marketplace'u. On cały czas się rozwija, my cały czas dodajemy e, nowe funkcjonalności, ale to jest po to, żeby e, zmniejszyć koszty, żeby uelastycznić, żeby dać gotowe moduły, które klient może sobie po prostu wykorzystać. Okej, okay, czyli wspomniałeś, Jarek, o tym, że pewne rzeczy tak naprawdę są już gotowe, tak, czyli mamy takie aplikacje, tak. e, których nie musimy tworzyć, bo no, no ktoś po prostu już mógł je tam umieścić, tak, czyli mamy gotowe rzeczy, z których możemy już skorzystać, czyli coś tak naprawdę, co jest gotowe zarówno do tego, żeby to uruchomić, ale też jakby spełniające pewien scenariusz, czy też jakby odpowiedź na pewną potrzebę biznesową klienta, może już tam być po prostu gotowe. Absolutnie, znaczy my zdajemy sobie sprawę, że potrzeba biznesowa klienta, szczególnie na przykład klienta enterprise'owego nie ogranicza się do Office 365. Jest to mnóstwo różnych systemów dedykowanych, y, budowanych pod organizację. I oczywiście możemy ten system budować od początku, od zera, a możemy go zbudować z wykorzystaniem gotowych elementów, takich jak machine learning, czy, czy na przykład lo, gotowych, gotowej logiki danej aplikacji, gdzie mamy gotowe workflowy i tak dalej. Więc. Jeszcze raz, ten czas, yy, jaki byśmy poświęcili na zbudowanie rozwiązania w klasycznym modelu, a z wykorzystaniem gotowych elementów i gotowych, gotowych mechanizmów, jest znacznie, znacznie krótszy. Ale też ryzyko błędu, grubego błędu czasami, które, które możemy popełnić przy budowie tego od początku, a w momencie, kiedy wykorzystujemy mechanizmy, które już zostały sprawdzone, które już zostały zdefiniowane. Po architektury, referencyjne architektury, chociażby dla e-commerce, tak, czyli co powinno być zbudowane, że jest jakiś load balancer na początku, że jest jakaś baza, która będzie nam się elastycznie skalowała i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które możemy, wyko możemy wykorzystać, które pozwalają tak naprawdę organizacjom na szybsze zbudowanie rozwiązań, tańsze zbudowanie rozwiązań yy, yy, na potrzeby ale niejednokrotnie to też może być tak, że firma może zbudować coś naprawdę innowacyjnego, coś, co pozwoli jej tak naprawdę zdobyć tą przewagę konkurencyjną, o której, wspomn o której wspomniałeś, tak, czyli chociażby, jeżeli my weźmiemy sobie moduł predykcyjny i będziemy przewidywać przyszłość, tak, mamy kulę i wrzucamy to, no to może się okazać, że my będziemy o krok od konkurencji, bo my jesteśmy w ten sposób, tak naprawdę, klientowi zaproponować jakąś wartość. Kolejny przykład, chociażby IoT, czyli internet rzeczy i wykorzystanie jak gdyby tego ogromnego potencjału. Więc jest bardzo dużo, bardzo dużo możliwości. Ja bym porównał trochę, bo tu, tutaj poruszamy się pomiędzy platformą a, a infrastrukturą, a SAS-em, ale ja bym porównał to trochę do. Takiej warstwy middleware, który każdy, każda osoba pewnie, która pracuje w IT, z nią się spotkała, czyli że ja nie buduję wszystkiego od początku. Biorę jakieś gotowe elementy, gotowe mechanizmy i tym middlewarem trochę jest ta chmura. Tym middlewarem jest, jest ten Azur, tak? Jeżeli nie ma gotowego rozwiązania, to sprawdźmy, czy są klocki, z których te gotowe rozwiązania mogę zbudować. Bo oczywiście od początku do końca zawsze mogę zbudować wszystko. Jasne. I myślę, żeby tutaj Państwu to bardziej uświadomić, to pewnie zaprezentowalibyśmy jakiś taki przykład, tak? Czyli przykład takiej aplikacji, której można uruchomić w Marketplace'ie w łatwy sposób. Łukasz, jeżeli tak. mogę Cię poprosić, byś mógł pokazać przykład właśnie takiej aplikacji w Marketplace. Zaprezentuję teraz Państwu, jak w prosty sposób można taką aplikację wdrożyć w Azure z Marketplace'u, posiadając już subskrypcję Azureową. W portalu, przez przeglądarkę, w prosty sposób wybieramy sobie nowy zasób. Wybieramy Marketplace, czyli nasz sklep z rozwiązaniami. Załóżmy tutaj, Jarek ostatnio wspominał o e-commerce, więc zobaczmy, co jest dostępnego. Ok. Z rozwiązań spróbujemy rozwiązania e-commerce OpenCard. Mamy tutaj opis naszej aplikacji, możemy w prosty sposób ją zdyplikować klikając create. Podajemy nazwę naszej aplikacji, nazwę to itm-sklep. Wskaże naszą grupę zasobów, resource manager, o którym wspominał również Jarek, całe nowoczesne podejście Microsoftu do z zmiany zarządzania usługami, o którym Państwu zaraz opowiem. To jest ta chmura .0, 0. Której, tak chmura 2.0, której tak hucznie odtrąbiliśmy na początku, ale to jest chyba jeden z y, y, takich kluczowych elementów właśnie, chociażby infrastruktury. I po y, kliknięciu Create tworzy nam się, właśnie deployuje nam się nasz y, sklep. Tutaj Łukaszka, warto przepraszam że to chyba też warto wspomnieć że tam pod spodem były jakieś moce tak czyli jakieś tak. maszyny to jest klient ma pełną elastyczność co co wybierze czyli tak. na tej etapie tam testowym może wybrać po prostu maszyny większe tak dokładnie mamy bardzo dużą łatwość skalowania ponieważ wybieramy, na jakich to ma e, stać e, zasobach w przypadku tej aplikacji OpenCard, wybieramy, jakiej wielkości ma być nasz hosting, czy ma być autoskalowany, e, auto bądź nie. na początku projektu możemy wybrać do tego, że będzie skalowany na małych instancjach, które kosztują e, niewielkie pieniądze, a potem, kiedy zacznie się e, rozrastać nasze rozwiązanie, będziemy mieli coraz więcej użytkowników, włączymy na przykład mechanizmy autoskalowania, które zadziałają tylko w momencie, kiedy zwiększy nam się ruch, i w tym wypadku będziemy płacili za zwiększone użycie, a na przykład po piku świątecznym ta ilość maszyn automatycznie spadnie do jednej i będziemy płacić mniej. I wspominając o Cloud 2.0, pojawia się rozwiązanie o nazwie Azure Resource Manager. Jest to nowoczesne podejście do zarządzania, nie już z perspektywy Usług y, poszczególnych pasowych, y, maszyn wirtualnych, tylko kompleksowe podejście do stworzenia naszego szablonu, naszej aplikacji i y, pełnego niej zarządzania. Patrząc od strony pierw narzędzi, mamy właśnie Microsoft Azure, całe do niego dostępne API, czy to narzędzia command line'owe dla Linuxów, OSX-ów, czy PowerShell'owy Windows, Visual Studio dla programistów, plus inne platformy, takie jak na przykład Eclipse, żeby stworzyć aplikacje i mamy całe jednorodne API dostępowe do zarządzania tym. Następną rzeczą, którą przy Cloudzie 2.0 się pojawiała, było tożsamość która zwykle w przypadku zarządzania wydawała nam się problematyczna. W ten sposób to w prosty sposób rozwiązujemy, ponieważ mamy ADFS Active Directory Federation Services, które można zintegrować z Azure Active Directory i dają nam w prosty sposób możliwość uwierzytelniania się do tych zasobów i zarządzania nimi. Ważną rzeczą jest przy resource managerze, że nie dotyczy ona tylko Azura. Ale też nadchodzącego Windows Server 2016, ponieważ tam dokładnie takie samo API zostanie zaimplementowane. I częścią usług będziemy mogli budować usługi hybrydowe, które zostaną automatycznie wdrożone i zarządzane w chmurze, jak i w naszej lokalnej infrastrukturze. Czyli możemy stworzyć prawdziwą hybrydową aplikację zarządzaną z jednego miejsca. Ja tutaj muszę coś dodać, bo to jest, to jest naprawdę coś, co wyróżnia Microsoft. Wszyscy mówią o tej hybrydzie. Ale my pozwalamy na to, żeby w nowoczesny sposób, taki jak przez chwileczką Łukasz pokazał, zbudować aplikację, aby to aplikację osadzić na marketplace. Jest to jakiś szablon tej aplikacji, ale my dajemy możliwość przeniesienia tego Azure również do lokalnego data center i zachowania tej samego, tego samego podejścia. Tak, dokładnie, jest to unikatowe, jeżeli Absolutnie. chodzi w skali rynkowej. Co ważne, potem pod spodem, już patrząc głębiej technicznie, mamy coś takiego jak resource provider. Bolączką, jeżeli chodzi o ludzi, którzy zarządzają, tworzą rozwiązania na platformy cloudowe, jest całe API do zarządzania pod spodem, bo każda chmura posiada własne API, każdy dostawca posiada własne API, ale w ramach rozwoju często dochodzi pod spodem do zmian, tego api trzeba zmieniać te rozwiązania, co nie jest praktyczne. Microsoft też na początku swojej wersji posiadał tą bolączkę. A wprowadzenie Azure Resource Managera zmieniło te podejście, że nowe usługi i zmiany są jako rozszerzenia czyli jeżeli powstaną jakieś nowe usługi, to nie będzie to rzutowało na nasz zbudowany już szablon, za zarządzaną w ten sposób e, usługę. Będziemy mogli ją na przykład w łatwy sposób zaimplementować w szablonie, który używamy, bądź dostosować go do nowych rozszerzeń. Jest na rynku chyba też sporo dostępnych takich szablonów, bo to jest dosyć taka otwarta inicjatywa, gdzie każdy, kto ma pomysł jakiś szablon, może go opublikować. Więc... Tak, dokładnie. Wszystko jest dostępne na y, popularnej open source'owej platformie GitHub. Tam jest bardzo dużo szablonów. Microsoft na swoich stronach właśnie zaciąga stamtąd i pokazuje te przykłady w bardzo fajny sposób, łatwy dla, dla IT Pro, dla deweloperów do wykorzystania. Ale też co ważne, Cały marketplace pod spodem działa właśnie na tych szablonach ARM, czyli tak naprawdę na koniec dnia ta aplikacja jest deployowana w taki sam sposób, jakim my byśmy mogli to stworzyć za pomocą tego. I teraz, żeby Państwu pokazać troszeczkę możliwości ARM-a, przejdziemy do portalu. Nasza aplikacja została zdeployowana, którą wcześniej kompresowa, e którą wcześniej stworzyliśmy. Czyli mamy już e-commerce. Tak, tutaj wejdę, otworzę w przeglądarce, jest już się ładuje i możemy dokończyć już konfigurację samej usługi wewnątrz, a nie trzeba nic konfigurować w systemie, tylko przechodzimy już do tej końcowej części. Czyli możemy bu zacząć budować sklep. Slep. A nie, tak, zastanawiać a nie się jak zrobić z Czego zmierzyć, jak to zdefiniować, i tak dalej. Dokładnie tak. Dokładnie. I przy resource managerze dochodzi takie y, duże pojęcie y, o nazwie resource grupa, która grupuje nasze y, zasoby. Czy to jakieś usługi pasowe, maszyny wirtualne, czy identity. I tutaj w przypadku y, utworzyliśmy nasz sklep y, w grupie zasobów e-commerce. Jeżeli zobaczymy, na nasz sklep tutaj mamy akurat dwie usługi. Nasz sam sklep z bazą danych, który jest hostowany na platformie webowej, oraz monitoring do niego. Dobrym przykładem, potem co możemy zrobić z taką misją z grupą, to w łatwy sposób na przykład nadać uprawnienia. Ponieważ w organizacji nie każdy musi mieć, w IT musi mieć dostęp do tego i możemy w łatwy sposób na przykład tylko kilku deweloperom nadać rolę do podglądu tego, naszemu działowi bezpieczeństwa nadać rolę tylko do przeglądania security związanego z tym i właściwym administratorom pełen dostęp do czegoś takiego. To jest ten sposób, jak moglibyśmy integrować zewnętrznych dostawców, dostawców. gdzieby tak naprawdę możemy powiedzieć, że to my budujemy jako IT. Tego sasa, tak? No bo dlaczego? Bo musimy zintegrować, te, tak jak mówiliśmy, to musi być ta sama tożsamość, musimy to zintegrować, to musi łączyć się z wewnętrzną infrastrukturą i jeszcze wiele, wiele, wiele innych powodów. Natomiast no tutaj mamy po prostu pełną kontrolę w jaki sposób to robimy. Dokładnie. Następną ciekawostką są tak zwane tagi. Możemy każdą resource grupę oraz każdy zasób w ramach resource grupy otagować. Możliwości są tego nieskończenie duże. Jednym z ciekawych przykładów, wykorzystywanych w praktyce przez klientów i przez nas, jest oznaczanie zasobów do rozliczania potem z użycia takiej subskrypcji. Możemy na przykład przypisać do takiej rozgrupy zmienną project z wartością sklep. I potem na raportach, raportach z użycia, które są dostępne dla subskrypcja ażurowych. zobaczymy które zasoby w ramach tej z grupy miały właśnie tak tag przypisany tak sklep i będziemy mogli ocenić jakie ile kosztowało w nas w danym czasie zużycie dokładnie, e, dokładnie całości możemy też taki i tak przypisać poniżej na przykład właśnie do ile kosztowało nas monitoring aplikacji y, bądź sama baza danych bądź zasoby dyskowe co w łatwy sposób poz pozwoli nam to wszystko zbillingować, bądź w przypadku takich praktycznych zastosowania strony IT, na przykład poprzypisywać w tagach odpowiedzialności kto jest dany, jaki dział jest na przykład odpowiedzialny za dany element, żeby dało się to w łatwy sposób wizualny zobaczyć, a nie zastanawiać się, szukać po dokumentacjach, bądź opisać, czyja jest odpowiedzialność danej rzeczy w usłudze. I y, następną rzeczą, o których mówimy, mówiliśmy ciągle o y, właśnie o tych klockach na ekranie widzą państwo architekturę aplikacji takiej w lokalnej infrastrukturze. Jest to architektura fizyczna systemu CRM dla jednego z naszych klientów. Jest ona zbudowana na bazie open source'u napisanego z wykorzystaniem języka PHP. Oraz części serwerowej z wykorzystaniem web API dotnetowego. Za bazy danych służy nam MySQL Enterprise oraz SQL Server Enterprise. Jak Państwo widzą, cała architektura przepływów w klasycznym podejściu to spaghetti jedno wielkie sieciowe spaghetti, widzą Państwo tylko serwery fizyczne, na tym jest cały stos oprogramowania, który trzeba, trzeba te serwery zainstalować, utrzymywać je, utrzymywać serwery aplikacyjne, które nie widać, serwery bazadonowe, wszystko to monitorować. W przypadku chmury właśnie tych gotowych elementów cała infrastruktura nam się upraszcza, ponieważ przestajemy patrzeć na Wszystkie klocki, które są pod spodem, bo to dostawca, dostawca chmury, w tym przypadku Microsoft, jest odpowiedzialny za utrzymanie całego stosu e, infrastruktury. My dostajemy do, dedykowaną platformę, na której zajmujemy się już zarządzaniem, deployujemy naszą aplikację i e, zajmujemy się zarządzaniem samą już aplikacją, monitorowaniem czy ma wystarczające zasoby, czyli na przykład nie trzeba jej y, zwiększyć, na przykład instancji, jeżeli nie może być autoskalowana. I na tym przykładzie tej skomplikowanej y, aplikacji, tak jak. Mi to zawsze przychodzi do głowy i wiele się spotykam z wieloma klientami i partnerami, jak chmura w ogóle wpłynie na kształt działu IT i tak dalej. Y, ja bym powiedział tak, coś takiego, że w przypadku klasycznego podejścia to dział IT jest odpowiedzialny za to, czy działa. W przypadku chmury jest odpowiedzialny za to, jak działa. Czyli tak naprawdę zmienia się ten zakres odpowiedzialności na korzyść działu IT, który ma dostarczyć dobrych doświadczeń z funkcjonowaniem aplikacji, z dobrym jej monitorowaniem, rozliczaniem i oczywiście z zachowaniem odpowiedniego, odpowiedniego SLA. To, to jest ta wartość, która jest najbardziej widoczna z perspektywy biznesu. Tak? Czyli my przesuwamy ten stopień ciężkości, ten element związany z daną aplikacją właśnie na tą stronę, jak działa. Mam ku temu narzędzia, tak? Czyli to nie jest tak, że Microsoft, bo to też jak gdyby tak. jest istotne, że to Microsoft, klient sobie zbudował rozwiązanie, a Microsoft teraz da mu SLA. No nie, my dajemy sl na poziomie jakiejś wirtualnej maszyny, czy też może jakiegoś pojedynczego elementu związanego z pasem, który został związany, z tym, z tym związany które zostało w tym, jak gdyby, wykorzystane, to, 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 to ten zakres odpowiedzialności, jeżeli chodzi o samą usługę, dalej to jest, jak gdyby, po stronie albo dostawcy, albo, albo działu IT. Natomiast zmienia się sposób koncentracji. Ja jestem bardziej taki biznes centric, ponieważ ja mogę się skoncentrować na tym, w jaki sposób aplikacja funkcjonuje. Dokładnie. I tutaj, wracając już do y, technikaliów, y, w tym przykładzie wykorzystujemy kilka usług yy, pasowych, są to Web, web App, czyli pod spodem App serwisy, które hostują nam aplikacje webowe. E, dedykowane bazy SQLowe, AS a service czyli administratorzy nie zajmują się już samym zarządzaniem serwerem pod spodem, tylko już samą instancją bazy danych, które dostają jako usługę. E, Azure Cache, czyli Redis Cache, usługa do wysokodostępnego e, cache'u, który przechowuje dane oraz application insight, czyli monitoring naszej aplikacji, który w normalnej infrastrukturze trzeba byłoby wdrożyć duży system, na przykład system center operation manager, żeby też, żeby to monitorować. To też to, nie uzyskamy tego samego efektu, tu, Dokładnie. A tutaj dostajemy z pudełka, praktycznie z pudełka dostajemy rozwiązanie, które nam w bardzo ciekawy sposób pokaże, jak działa nasza aplikacja, pokaże, co w niej, na przykład w którym miejscu mamy wąskie gardła, gdzie trzeba Zwiększyć jej na przykład wydajność. Ciekawostką jest tutaj zastosowanie mechanizmu właśnie autoskalowania, gdzie domyślnie całość działa na pojedynczych instancjach usługi app service a w przypadku dla części usług jest to jest, automat skaluje, dostawia dodatkowe instancje w ramach harmonogramu godzinowego, czyli w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku są zwiększane instancje dla serwerów API, a cały frontend, który widzi użytkownik jest autoskalowany, czyli w zależności od liczby użytkowników oraz ciężkości zadań, które wykonują w systemie, na przykład wybiorą wygenerowanie raportu, wtedy frontendy są automatycznie rozszerzane. Innym ciekawym przykładem wykorzystania pasu jest wykonany przez nas projekt z wykorzystaniem live streamingu. Mówiliśmy ciągle o Time to Market i potrzebach. Dla jednego z naszych klientów z branży telekomunikacyjnej zbudowaliśmy rozwiązanie do live streamingu wewnętrznych, wewnętrznych takich telekonferencji, żeby prezes, akurat tutaj zarząd spotykał się z pracownikami, było to w Radiowęzeł. Postaci, taki radiowęzeł. Było to wewnętrzne spotkania na całą firmę streamowane. Było to rozwiązanie, miało obsługiwać do 2000 użytkowników jednoczesnych na różnych platformach, w formacie 720p, czyli naprawdę bardzo ciężkim i dobrym jakościowo. Ważną rzeczą były ramy czasowe, sam czas realizacji, klient miał na to. Siedem dni, ponieważ było to takie zlecenie z samej góry, że chcą mieć streaming, a nie posiadali, mimo bycia dużą firmą, elastyczną, nowoczesną, nie posiadali, nie mieli takiego czasu, żeby wdrożyć taką infrastrukturę u siebie. W ramach projektu, który zajął nam trzy dni robocze z wykorzystaniem Azura, przygotowaliśmy małą platformę, właśnie zbudowaną z takich gotowych komponentów. Dla użytkownika była widoczna strona www y, oparta o.net oraz y, app services, na której była hostowana ta strona i działała ona na wszystkich urządzeniach, takich właśnie na OSXach, ach Windowsach, Linuxach, Androidach, iOSach, Windows, y, Android iOS Windows Phoneach. Można było wejść z dowolnego urządzenia i obejrzeć ten y, stream. Następnie użyliśmy do live streamingu użyliśmy gotowego komponentu media services, który nie wymagał żadnej implementacji i co ważne przy takiej ilości dawał y, automatyczne skalowanie i nie martwiliśmy się przepustowością. Tutaj było potrzebne y, prawie 400 megabitów y, streamu na żywo. Dodatkowo wykorzystaliśmy storage blob, żeby te nagrania zachowywać, więc nie trzeba było się martwić o zachowywanie tego, tylko to, co zostało przesłane do streamingu było automatycznie, Zapisane. Następnym elementem z platformy chmurowej jest IAS, czyli maszyny wirtualne, które wszyscy znamy, ponieważ będziemy, wykorzystujemy i będziemy je nadal wykorzystywać. W przypadku chmury domyślnym podejściem, moim zdaniem najlepszym, jest PAS, ponieważ korzystamy z gotowych elementów i skupiamy się już na, tak jak Jarek mówił, na biznesie i na Dobrym świadczeniu usługi. No ja myślę, że niepotrzebnie w ogóle to rozdzielamy. To znaczy, yy, przy budowie po prostu trzeba wykorzystać najlepsze elementy, tak? tak. Albo, albo gotowe, albo te, które najlepiej się spełniają. Czy to będzie pas, czy jas? Nie wiemy, prawda? Tak, nie wiemy. Piękno tego polega na tym, że można to mieszać, prawda? Że tak. nie musimy się ograniczać tylko do IAS-a, bo tylko do pasa. Ten e-commerce, tak naprawdę, który, który zbudowałeś przed chwileczką, wykorzystuje jakiś tam kawałek bazy sql tak. prawda? I, I to jest pas. A z drugiej strony mamy jakoś maszynę wirtualną, na której ten cały e-card chodzi, który jest jasem. I po prostu ja z gotowych elementów buduję model, prawda? Tak. Tak, ale w przypadku ja sam mamy nazwijmy to pewne wymarzone albo popularne scenariusze, gdzie on się sprawdzi najlepiej. Mhm. W naszym przypadku, z tego co obserwujemy, jest to scenariusz Defend Test, czyli środowiska testowe, deweloperskie firma. Coraz więcej firm trzyma takie środowiska u siebie w infrastrukturze, ponieważ chce mieć kontrolę nad tym, nad testami, na przykład nad środowiskami UAT. Które, e, które są ostatnim krokiem przed wdrożeniem na produkcję, i chciałbym mieć tu u siebie, żeby odzorować, dokładnie przetestować. I chmura sprawdza się tutaj idealnie, ponieważ możemy w łatwy sposób powołać takie maszyny wirtualne. Z wykorzystaniem Resource Managera możemy na przykład odzorować naszą lokalną infrastrukturę w takim szablonie i na potrzeby wdrożenia, które jest na przykład raz na dwa miesiące, powołać całą taką instancję. Automatycznie, bez dużego nakładu działu IT, i potem zdeployować tam naszą gotową aplikację i przeprowadzić testy. Innym przykładem wszelkiego typu POC w IAS-ie, rozwiązań naszych lokalnych, jeżeli chcemy na przykład. I pilotów. Tak, pilotów. Jeżeli chcemy na przykład sprawdzić nowe rozwiązanie, które będziemy. Chcemy docelowo jednak trzymać w naszej lokalnej infrastrukturze. W łatwy sposób znowu możemy to sprawdzić w chmurze, zainstalować takie oprogramowanie, a po zakończeniu testów po prostu to skasować, i, jeżeli się udało wdrożyć lokalnie. Następnym krokiem aplikacje niegotowe na chmurę, bo nie wszystko będzie y, pięknie przenaszalne właśnie na pasa, na jasa albo na hybrydę tych usług i takie aplikacje, jeżeli na przykład skończy nam się gwarancja na sprzęt, y, czy zmieniamy model licencjonowania, możemy w prosty sposób taką maszynę przenieść z lokalnej serwerowni, y, z hostingu możemy przenieść w łatwy sposób do y, ażura. Będąc przy przenoszeniu są też scenariusze disaster recovery naszych centrów zapasowych. Budowa dedykowanego centrum zapasowego jest problematyczną i kosztowną rzeczą. Często koszty wynoszą utrzymania takiej infrastruktury wynoszą 1 do jednego w przypadku naszego podstawowego centrum zapasowego. W przypadku Azura, mając usługę Azure Site Recovery, możemy dokonać w łatwy sposób budowy naszego centrum zapasowego, które opłacimy ryczałtowo tylko za ilość serwerów, które replikujemy do usługi Site Recovery. A zapłacić za faktycznie użycie dopiero, kiedy nadejdzie przełączenie bądź jakieś testy Disaster recovery. Co ważne, Microsoft nie jest zamknięty tylko na swoją platformę. Oczywiście podstawowym wirtualizatorem wspieranym jest Hyper V, ale dzięki rozwojowi platformy możemy replikować maszyny wirtualne z. Na przykład VMware'a, czy też fizyczne maszyny z po prostu, jeżeli mamy programowanie system operacyjny z Linuxem bądź Windowsem zainstalowanym na gołym serwerze, możemy też go w łatwy sposób zreplikować do żura, czy też zreplikować maszyny wirtualne od innych dostawców chmurowych, takich jak AWS na przykład. I dobrym przykładem tutaj w przypadku site recovery i całych procesów zjazdu recovery jest to, że partnerzy mogą Wam to dostarczyć jako jedną gotową usługę. Czyli zarządzany, powiedzieć, zarządzany serwis, jest, tak? Czyli tak. tutaj jakby różnica jest taka, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, że w klasycznym podejściu, na przykład, jeżeli budujemy centrum zapasowe, no to w zasadzie to centrum zapasowe musi mieć taką samą pojemność ale by, oraz być gotowe w taki sam sposób, jak to centrum podstawowe. Często w, spotkałem się ze stanowiszami, takimi u klientów, którzy poniekąd budują jedno centrum w taki sposób, żeby było na 50% wykorzystywane, a drugie 50% jakby zakładają w przypadku awarii, i, i to samo w drugim centrum. Czyli używają de facto połowy swojej infrastruktury, no i w momencie awarii są jakby w stanie przenieść z jednego miejsca wszystkie rzeczy na drugie miejsce. Tutaj jest troszkę inaczej, tak? Bo tutaj jakby płacimy za to, co w, tak naprawdę wykorzystamy. Czyli mamy poniekąd wir wirtualne centrum zapasowe, gotowe w każdej chwili do tego, żeby przejąć te wszystkie rzeczy, które są normalnie e, u nas obsługiwane, i w razie awarii. Tak naprawdę zapłacimy dopiero w momencie awarii, czyli nie płacimy de facto za gotowość tego centrum, tylko płacimy jakby w momencie użycia tego centrum zapasowego. Tutaj wspomnieliśmy o usługach zarządzanych. Jakby, no, nasze pojęcie usług za zarządzanych polega na tym, że jakby to my przyjmujemy w pełni odpowiedzialność, tak? w pełni odpowiedzialność za to, za to, co tak naprawdę dostarczyliśmy. Tak? Czyli podejście w naszej firmie jest takie, że jesteśmy w stanie dostarczyć jeden gotowy. Jedną gotową usługę, w ramach której dostarczamy zarówno infrastrukturę w dowolnym modelu, czy to będzie słoniany pas, i IAS, czy jakiekolwiek wirtualizacja, czy też jakby backup, backup tych maszyn, które są, jakby to już nie jest dla nas istotne, umawiamy się na jakby konkretną działającą infrastrukturę. Jesteśmy jakby jednym podmiotem, tak? czyli jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko serwis, ale również infrastrukturę, czyli jeżeli będzie potrzeba zapewnienia gotowego środowiska, które będzie konsumowane właśnie przez te państwa maszyny na platformie Azure, to też jakby no my odsprzedajemy tą platformę, jakby to my tutaj bierzemy to obciążenie tych maszyn i również je uwzględniane w tym zarządzanym serwisie. Tak? Jesteśmy w stanie w dowolny sposób się skalować, czyli zarówno w górę, jak i w dół. Tak? Czyli dzisiaj państwo potrzebujecie używać danej określonej ilości. Tej mocy obliczeniowej, ale to się może w dowolny sposób zmienić. Możecie Państwo używać więcej, ale możecie też w pewnym momencie używać mniej, tak, bo jakiś serwis na przykład przestanie być wykorzystywany albo zastąpicie go czymś całkowicie nowym, tak, czymś, co, co, co będzie przynosiło, że tak powiem, ten sam bądź lepszy efekt, jakby już nie będziecie wykorzystywać tego, co wykorzystywaliście w tej chwili. To tutaj również, jakby mamy tą pełną elastyczność, polegającą na tym, że jesteśmy w dowolny sposób się skalować do, nawet z miesiąca na miesiąc. Tak. Nie musimy tutaj ponosić tego ciężaru zakupu licencji, sprzętu, jakby inwestycji na Wiele lat, tylko tak naprawdę płacimy w modelu opeksowym, czyli w modelu kosztowym to, z czego skorzystaliśmy, tak? czyli to, z czego skorzystaliśmy, za to płacimy. No i oczywiście nasze podejście to jest jedna faktura, tak? czyli po prostu dostarczamy to w ramach jednej faktury, w której to po prostu otrzymujecie Państwo dokładnie tą usługę którą chcecie Państwo otrzymać, tak? ze wszystkim wewnątrz, czyli infrastrukturą, i procesem, i nawet yy, osobami, które byłyby potrzebne na przykład do obsługi danego rozwiązania, jeżeli taka by nastąpiła konieczność, to również jesteśmy pa Państwo tutaj w stanie za zapewnić wsparcie oraz odpowiedni poziom SLA tego, tego rozwiązania. Zapraszam tutaj Państwa oczywiście do odwiedzenia naszej strony. Przygotowaliśmy Państwu specjalną stronę, na której możecie się Państwo dowiedzieć więcej o nas, więcej o naszej firmie oraz o tych usługach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Tak? Jest to strona cloud.itimagination.pl i jeżeli Państwo wejdziecie na tą stronę, to przeczytacie Państwo o tych modelach, o których dzisiaj opowiedzieliśmy oraz możecie się z nami skontaktować w dowolny sposób. Macie również Państwo bezpośrednie kontakty do nas, do mnie oraz do Łukasza. Jeżeli byłaby taka potrzeba opowiedzenia u Państwa w firmie, w jaki sposób wyobrażamy sobie taki czy to serwis zarządzany, czy to transformacje do chmury, to z chęcią i z przyjemnością opowiemy Państwu o tych wszystkich rozwiązaniach u Państwa w firmie. Ja myślę, że teraz jest pora na, na, na pytania też na czacie i na odpowiedzi. Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy na, na czacie, który jest y, y, teraz na bieżąco, także y, gorąco zachęcamy do tego. No, ja ze swojej strony y, Tutaj gorąco Państwa namawiam, jak gdyby, do testowania tej platformy, bo to naprawdę stosunkowo niskim kosztem możecie Państwo, pod dowolny projekt, który teraz Państwo realizujecie albo będą realizowali, możecie Państwo sprawdzić, w jaki sposób Azur może się tutaj. Nadać mówiąc, <głos》> mówiąc wprost i tutaj jak jest, go można wykorzystać. Tak jest. Mhm. I tutaj y, y, z wykorzystaniem czy to y, sił architektonicznych, czy też jak gdyby budowanie całego modelu biznesowego, y, y, można po prostu to od początku do końca zrobić. Y, y, więc jeszcze raz, jeżeli macie Państwo jakieś pomysły na, na aplikacje, na rozwiązania, my jako Microsoft chętnie się w to włączymy. No i oczywiście firma IT Imagination na pewno też, prawda? Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w naszym seminarium. Tak jak powiedziałem, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możecie Państwo do nas dzwonić, pisać, e, zgłaszać się przez formularz dostępny na stronie i z przyjemnością odpowiemy na Państwa wszelkiego rodzaju pytania oraz rozwiążemy ewentualne wątpliwości i, i problemy, przed którymi Państwo teraz stoicie. E, jesteśmy po to, żeby Państwu pomóc. I jakby ułatwić tą transformację do cloudu. Dlatego jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze seminaria. Dziękuję bardzo. Dziękuję.